Dzień dobry. Słuchaj, jak ze drużyną? Dobrze. Zaliczyłem dwa treningi z drużyną, więc dobrze. A skomentujesz ten mecz? Nie, no bo nie grałem, więc ciężko mi się wypowiadać. Jako z boku zawodnik, szkoda, bo w pierwszych 10 minut szczególnie, gdzie mogliśmy coś strzelić. Tak naprawdę później, grając 10 minut, za bardzo nie stworzyliśmy żadnej sytuacji, gdzie mogliśmy dać się wykazać bramkarzowi. No tak to punkty uciekają, no i tyle. No właśnie, kolejny mecz i drużyna teoretycznie słabsza niżej z tabeli. Nie ma tutaj punktów. Nie ma słabszych drużyn w tej lidze i ta liga to pokazuje. No szkoda, że my nie punktujemy po prostu. I góra odjeżdża, zostajemy w tym dole i żebyśmy się nie babrali po prostu. Te punkty trzeba zdobywać, bo robi się ciasno. Przerwa się przyda teraz, co? Popracować. No. Dużo osób wyjeżdża na reprezentację, więc czy młodzieżowe, czy Erik wyjeżdża na seniorską, więc na pewno ci, co więcej grali troszkę, może odpoczną, złapią troszkę świeżości, a ja, tak jak ja, może troszkę na drogę i musimy ruszyć z kopyta. Rafał, powiedz, co to była za kontuzja w twoim wypadku? Mięsień dwugłowy, bo brałem się trochę, bo może za szybko chciałem wrócić przed meczem z Katowicami. Wyszedłem na trening, gdzie tam nie ukryłem, że sobie sam może narzuciłem trochę ciśnienia, żeby wrócić. No ale poczułem i nie było sensu ryzykować. Później gdzieś tam się z tym troszkę borykałem, ale już jest wszystko w porządku. Czyli te dwa tygodnie w twoim wypadku dosyć mocno chyba pomoże, prawda? No, postawić się na nogi, masz więcej pracy, prawda? Już tak, zdrowie tak. Na pewno fizycznie też troszkę popracuję, żeby trochę się wzmocnić, bo tak naprawdę 4 tygodnie gdzieś tam raczej siłownia i rowerki, żadnych gdzieś tam treningów z piłką za dużo nie było. Ostatnie 2-3 dni gdzieś tam wszedłem do drużyny, było już okej, ale jest, na pewno jest coraz lepiej. Rafał, jak z boku, wiesz, tak patrzysz na to, oglądasz, to czego brakuje, tak twoim zdaniem? Czego brakuje? Pomijając tak naprawdę mecz z Motorem, gdzie nam kompletnie nie wyszedł, to nie wiem, skuteczności, oddawania strzałów, złe decyzje. Podejmujemy złe decyzje i nie oddajemy strzałów, bo mieliśmy dzisiaj w pierwszej połowie dużo takich szans, żeby oddać strzał, żeby nie wiem, dać się pomylić przeciwnikowi, a tego nie robimy. Gdzieś tam się kończymy z tą piłką, blokują nas, później wracają przeciwnicy. No i ciężko gdzieś strzelić bramkę, jak się nie oddaje tych strzałów na bramkę. Wiesz, myślę, to tak z Erikiem, żeśmy właśnie Erikowi mówiłem, bo obserwowałem te statystyki, to jak w drugiej połowie graliście o 48 minuty w przewadze, no to oddaliście jeden celny strzał w sumie. No, ale oni tak samo jeden celny. To co powiedziałem na początku. No nic nie stworzyliśmy. No, gra... grając w przewadze, no... Kompletnie nie stworzyliśmy żadnej sytuacji, więc gdzieś taka, nie wiem, można powiedzieć, gra treningowa, gdzie zdarza się, że na treningach gramy to samo, a nie robimy w tym meczu nic, nie zrobiliśmy, żeby zagrożyć kadłubowi. To boli, jest dużo do poprawy, bo meczów coraz mniej, 11 chyba kolejek tak za nami, więc... Już jedna trzecia rozgrywek, prawda? Jedna trzecia rozgrywek, mamy tylko 12 punktów, więc... Więc to trzeba wrócić na dobre tory. Słuchaj, a też te stałe fragmenty gry, gdzieś te dośrodkowania z rzutów rożnych, z wolnych, gdzieś tam te wejścia obrońców, to też tego brakuje. Może jak ty wrócisz do gry, no to też to trochę lepiej będzie wyglądało, bo też tam potrafisz się znaleźć. No, się potrafię znaleźć, no nie odkryłem, że nie strzeliłem za dużo, więc no ciężko mi powiedzieć, że ja się nagle wrócę i nagle się znajdę i strzelę bramkę. No nie, no tak to nie działa. Gram trochę w piłkę i za dużo tych bramek nie strzeliłem w tej ekstraklasie, więc też nie mogę, można powiedzieć, że zbawię nas pod tym względem. Ale no, na pewno też, bo było tych stałych fragmentów, rzutek, a nie było zagrożenia, więc też jest to do poprawy. No, tak naprawdę wszystko można poprawić w naszym wykonaniu i oby te dwa tygodnie były takie, że dołożymy wszystkiego po trochu, a po prostu w miarę celu to się przełoży na boisko, bo to będzie najważniejsze. A powiedz jeszcze na koniec, Rafał, jak traktujesz ten wyjazd do Kelny i te spotkanie tam w Kelny, pożegnanie Lukasa? Wiele gwiazd. Ja osobiście mam nadzieję, że zagram jak najdłużej będę mógł, żeby po prostu wrócić do tego rytmu i traktuję to tak jak normalny sparing, więc dla mnie to jest okazja, żeby po prostu troszkę popracować i tak to traktuję. Wiadomo, że to jest wydarzenie dla Lukasa i też pewnie będzie trochę forma zabawy, ale
ale myślę, że jak już będąc na boisku, każdy z nas po prostu to wybiega i da się go stopnąć. Fajnie. Dziękuję bardzo.